Diolch. Hulaj dusza, a wysłuchacie kolejnego podcastu na tym kanale, i jest to podcast serii za zamkniętymi drzwiami. Dzisiaj przychodzę do Was z niezwykle interesującą sprawą, na którą przysłowiowo czaiłam się już od jakiegoś czasu, ale zawsze pojawiała się inna historia, zawsze było coś innego do zrobienia. Niemniej dzisiaj postanowiłam przedstawić Wam tę sprawę, która moim zdaniem jest bardzo interesująca. Pojawia się tutaj wiele wątków, wielu podejrzanych, kilka takich aspektów pobocznych, które są naprawdę ciekawe i sprawiają, że cała ta historia ma zupełnie inny wymiar. Swoją drogą nie znalazłam polskiego opracowania tej historii. Jeżeli może jednak się mylę, to mnie się nie udało jej znaleźć i już gdzieś o tej sprawie słyszeliście, to dajcie mi koniecznie znać, ponieważ chętnie też bym sobie posłuchała innego opracowania. Tak czy inaczej, moi drodzy, przypominam, że ten kanał da radę subskrybować, będzie mi niezmiernie miło, jeżeli zostaniecie ze mną na dłużej. I tak stworzyła nam się tutaj całkiem spora społeczność. Zaraz będzie będą 53 tysiące subskrypcji. Niedługo zbliżamy się po 60 tysięcy, chociaż to jest naprawdę odległy termin. Ale i tak już myślę o tym, jakie niespodzianki dla Was przygotować. No cóż, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy, może trochę przydługi wstęp, tak więc już bez zbędnego przeciągania zapraszam do słuchania. Znów witam Was ze Stanów Zjednoczonych. Historia, którą dzisiaj Wam opowiem wydarzyła się w mieście o nazwie Washington, Washington które co ważne nie ma nic wspólnego ze stolicą kraju, z tym Waszyngtonem, którego my znamy. Tak naprawdę miejsce, o którym Wam dzisiaj opowiem, to jest takie niewielkie miasteczko w Karolinie Północnej i ten Waszyngton, o którym dzisiaj mowa, on liczy około 10 tysięcy mieszkańców, więc znacznie mniej niż ten duży Waszyngton. No właśnie, lokalni mieszkańcy dla e, odróżnienia mówią, że na przykład pochodzą z małego Waszyngtonu, albo co niektórzy mówią, na niego pierwszy Waszyngton. Dlaczego? Ano z tego powodu, że e, jest to pierwsze miasto nazwane na cześć Jerzego Waszyngtona. Więc, na dobrą sprawę, to jest taka mała ciekawostka. Są dwa miasta o tej samej nazwie: jedno jest wręcz wiralowe, duże, każdy o nim słyszał, a drugie to jest takie małe miasteczko w Karpinie Północnej, gdzie każdy zna każdego, jest około 10 tysięcy mieszkańców, więc jest to niewielka, hermetyczna społeczność. No cóż, mały Waszyngton wydaje się dość sennym, spokojnym miasteczkiem, gdzie dodatkowo sytuacja finansowa mieszkańców statystycznie nie wygląda najlepiej. I tutaj znów um, kłania nam się zaglądanie w portfele, kłaniają nam się statystyki, bo w 2010 roku średni dochód rodziny wynosił nieco ponad 30 tysięcy dolarów, a tym samym prawie uwaga, uwaga, 29% mieszkańców żyło poniżej granicy ubóstwa, co chyba jest najgorszym takim wynikiem jak dotychczas, przynajmniej z tych miast, miasteczek, które Przyszło mi tutaj przedstawiać. Ja mam nadzieję, że do dziś wszystko się zmieniło. Mam nadzieję, że ta liczba jest znacznie mniejsza, no bo to by oznaczało, że prawie co trzecia osoba jest w trudnej sytuacji finansowej. A to rzecz jasna nie brzmi w żaden sposób wesoło. W każdym razie mały Waszyngton z pewnością ma w sobie coś urokliwego, ale no nie są to zarobki. Za to są to budynki zabytkowe takie budynki, które mają swoją własną historię, własną duszę, może i hulającą. Jest tam wiele historycznych miejsc wartych zobaczenia. Są budynki, które przetrwały wiele lat i jak najbardziej mogą one służyć jako elementy historii Stanów Zjednoczonych. A poza tym, no to jak w każdym mieście są szkoły, miejsca pracy, są też parki, i tak też prezentuje się nam mały Waszyngton, w którym teoretycznie nic nigdy się nie dzieje, jest to spokojne miejsce, ludzie mieszkają, żyją swoim życiem i każdy zajmuje się swoimi sprawami. Jednak w praktyce historia z 1988 roku pokazuje nam, że jest trochę inaczej. Moi kochani, tym razem znów zaczniemy sobie od końca, a właściwie to od środka. Dowiemy się, co się wydarzyło i spróbujemy przyjrzeć się tej całej sprawie z perspektywy śledczych. Był 25 lipca 1988 roku i to był poniedziałek, a właściwie to była to noc z niedzieli na poniedziałek. Rada chwila miało zejść słońce, niektórzy szykowali się wtedy do pracy, do szkoły niekoniecznie, no bo to był lipiec, były wakacje. Tak czy inaczej było chwilę po godzinie 4 rano. Dokładnie to e, była to godzina 4.27, gdy na centrale hrabstwa Buford zadzwonił telefon. Dyspozytor usłyszał głos zdenerwowanej kobiety, która wydawała się być pod wpływem ogromnych emocji, ale jednocześnie e, starała się mówić dość cicho, jakby próbowała szeptać. Kobieta powiedziała, że jej mąż może umrzeć i ona również. Głos tej pani był niewyraźny. Dyspozytor kilka razy prosił o podanie dokładnego adresu. Cała ta rozmowa zajęła wyjątkowo długo, ponieważ ewidentnie e, pani, która dzwoniła i dyspozytor, nie mogli się dogadać. Kobieta próbowała przedstawić opisać, co się wydarzyło. Mówiła szeptem, mówiła po cichu, więc nie wszystko było zrozumiałe. W każdym razie na początku zdenerwowana kobieta powiedziała, że doszło do wypadku, jednak później dodała, że nie chce mówić głośno, bo możliwe, że intrus sprawca wciąż tam jest. Kobieta przedstawiła się jako Boni von Sten i poprosiła o jak najszybsze przysłanie karetki oraz policji na adres 110 Lawson Road. Dyspozytor nie wiedział dokładnie, co się stało, jak poważne są obrażenia, czy w ogóle są jakieś ob obrażenia, czy chodzi tutaj o włamanie, czy może chodzi o, o jakąś poważniejszą sprawę. W każdym razie bardzo szybko zgłoszenie zostało przyjęte i wkrótce pomoc przybyła na miejsce. Pod skazanym adresem znajdował się wielki dom za starannie przystrzyżonym trawnikiem. Z całą pewnością był to jeden z tych bogatszych domów, znajdujący się zresztą w Smolód, czyli w takiej. E, Najbardziej ekskluzywnej dzielnicy w Małym Waszyngtonie. Pomoc przybyła na miejsce. Szybko okazało się, że drzwi wejściowe są zamknięte, więc trzeba było do domu w ogóle wejść tyłem. No i na miejscu na szczęście nie było już intruza, na miejscu znaleziono trzy osoby. Bonnie von Stein, która zadzwoniła po pomoc, była w ciężkim stanie. Kobieta miała 46 lat, no i ewidentnie potrzebowała pomocy. Miała liczne urazy klatki zresztą całego ciała, ale co najważniejsze, wciąż żyła i ku zaskoczeniu lekarzy, którzy że nią badali, była świadoma i mniej więcej wiedziała, co się wokół niej dzieje. Zdaniem lekarzy i specjalistów, którzy później mieli okazję zająć się kobietą, no to był to wręcz cud, że Boni była na tyle świadoma i na tyle rozgarnięta, że zadzwoniła po pomoc. W każdym razie obok Boni w sypialni leżał jej mąż, Lit Wąszteń, którego stan był o wiele gorszy. Właściwie to gorzej być już nie mogło, ponieważ mężczyzna nie żył i w momencie, kiedy karetka przybyła na miejsce, no to nie było już żadnego sposobu, aby mu pomóc. Ustalono bardzo szybko, że w sypialni państwa Wąszteń, czyli w pokoju Boni i Lita, doszło do czegoś okropnego. Wszędzie było dużo czerwonych plam. Wiele przedmiotów zostało rozrzuconych i z pewnością sprawca skupił się właśnie na Boni i na jej mężu. Początkowo funkcjonariusze założyli, że w domu były tylko dwie osoby, czyli małżeństwo Wonsztein, ale okazało się, że jest inaczej, ponieważ w pokoju obok, dosłownie w pokoju obok, spała sobie niczego nieświadoma 18-letnia córka państwa Wonsztein Angela, która, co ciekawe, była cała i zdrowa. I tak naprawdę dziewczyna nie miała pojęcia, co wydarzyło się w sypialni rodziców, bo jak uznała, spała przez całą noc i niczego nie słyszała, niczego nie, nie widziała i nic się nie stało. Tak czy inaczej, sprawa była poważna, Bonnie od razu przewieziono do szpitala. A śledczy w tym czasie zebrali się za zbieranie dowodów. Jak się okazało, drzwi wejściowe od domu były zamknięte, ale szybko ustalono, że sprawca musiał wejść tylnymi drzwiami, ponieważ przecięta została moskitiera. Wystarczyłoby, by intrus przełożył swoją śliską łapę i otworzył drzwi od środka, czyli on sobie tam okienko w postaci moskitiery rozwalił, następnie włożył rękę i otworzył sobie drzwi od środka. Śledczy od razu zwrócili jednak uwagę na to, że sprawca z jakiegoś powodu rozbił odkrycie. Okno znajdujące się obok tych drzwi, co kompletnie nie miało sensu, no bo to okno było za małe, aby można było przez nie wejść. Znaczy, teoretycznie można było to zrobić, ale okno znajdowało się i tak zbyt daleko, by przełożyć przez nie rękę i otworzyć drzwi. Mam tutaj na myśli fakt, że były te tylne drzwi, gdzieś tam obok było okienko, i z jakiegoś powodu sprawca rozbił okno, ale Nikt nie wiedział, w jakim celu on to zrobił, ponieważ, żeby przez to okno wślizgnąć swoją łapę, no to sprawca by nie dosięgnął, nawet gdyby miał 2 metry wzrostu. Ewentualnie, gdyby chciał wejść przez okno i przez to okno otworzyć drzwi, no to musiałby wsunąć się tam do takiego stopnia, że tak naprawdę wystawałby tylko nogami przez to okno. Wiem, że to jest trochę pomieszane, no, ale chcę Wam wyjaśnić, że z jakiegoś powodu ktoś rozbił okno, co nie miało kompletnie sensu i nikt nie wiedział dlaczego. A skoro to nie ma sensu i nikt nie wie dlaczego, no to wyglądało to na jakiś upozorowany element, ale śledczy nie mieli pojęcia, po co ktoś miałby to robić. W każdym razie w kuchni leżała biała torebka z porozrzucaną zawartością i ustalono, że była to torebka Boni, a intruz czegoś w niej szukał w domyśle, chyba pieniędzy. W domu było wiele niepotrzebnie porozrzucanych rzeczy. Jakby napastnik rzeczywiście szukał może pieniędzy, na przykład pod doniczką z kwiatem, co kompletnie nie miało sensu, tak samo jak rozbite okno. Ustalono też, że rzeczywiście z domu państwa Wonsztein zginęła pewna kwota. Ja nie znalazłam informacji, ile dokładnie pieniędzy zaginęło, ale okazało się, że zaginęła tylko część tych pieniędzy. Czyli zakładając, że Boni i jej mąż mieli. Powiedzmy 200 złotych, tak? Wiadomo, że tyle nie mieli, na pewno nie mieli złotych, no ale sprawca przyszedł i zabrał tylko stówkę, a drugą stówkę zostawił, co też nie miałoby żadnego sensu. No, bo jeżeli już ktoś się włamuje, jeżeli ktoś pozbawia życia gospodarza tego domu, i jeżeli motywem są pieniądze, to chyba zabrałby całą kwotę. Sami więc widzicie, że wiele rzeczy tutaj nie pasuje i funkcjonariusze bardzo szybko doszli do wniosku, że ktoś chciał upozorować motyw finansowy, chociaż tak naprawdę chodziło jedynie o atak na małżeństwo von Stein. Wkrótce miało się okazać, że podejrzanych wcale nie brakowało. Żona Lita, Bonnie, miała wykupioną policję na życie męża w kwocie około miliona dolarów. Dodatkowo w ostatnim czasie sam Lit dostał spory spadek. Bo było to ponad milion dolarów w spadku po swoich rodzicach. I z jednej strony mamy żonę, która wydaje się podejrzaną numer jeden, bo zawsze tak jest, że żona wygra, wygrywa konkurs na podejrzanego, tak samo jak i mąż, chociaż przecież Bonnie no, sama ledwo uszła z życiem i obrażenia również były ciężkie. Dodatkowo mamy córkę, która spała dosłownie w pokoju obok i niby niczego nie słyszała i niczego nie widziała. Pojawia się jednak pytanie, czy Bonnie nie rozpoznałaby na przykład własnej córki? Kobieta w późniejszym zeznaniu będzie przekonana, że intros był mężczyzną. Jednak, e, moi kochani, no nie jest to koniec podejrzanych, ponieważ państwo w mieli też syna Krisa, który wówczas był na studiach, ale od dawna kiepsko dogadywał się z Litem, ze swoim ojczymem, bo to nie był jego biologiczny ojciec, tylko to był ojczym. Tym samym po śmierci obojga rodziców Angela i Chris dostaliby spory majątek, ale czy byli gotowi pozbyć się też ukochanej matki? Czy ktoś z tej trójki był winny? Co jeżeli każdy jest winny? Kim był Lit von Stein i dlaczego każdy debił na jego życie? Co z tym wszystkim wspólnego ma gra Dungeon and Dragons? No właśnie, bo to jest bardzo um, ciekawa historia z wieloma wątkami, z wieloma elementami, które czasami wydają się wręcz. Absurdalne. Chcąc poznać odpowiedzi na te pytania oraz na wiele innych, musimy dokładnie przyjrzeć się dynamice tej rodziny i zacząć tę historię raz jeszcze, ale tym razem od początku i zaczniemy sobie od wyjaśnienia tego, kim był Lit von Stein, dlaczego miał tyle pieniędzy, kim była Boni, jak się poznali i jak wyglądała cała ta rodzina. Tak więc Lied von Stein przyszedł na świat 16 marca 1946 roku w Queens w Nowym Jorku. Jego rodzicami byli Howard i Mary, którzy pochodzili z niemieckich rodzin, które przybyły do Ameryki w poszukiwaniu lepszego życia. To było dosyć częste w tamtych czasach: ludzie emigrowali, a że Ameryka to był taki kraj mlekiem, i miodem płynącym, to tak samo Howard i Mary liczyli na to, że odnajdą tam szczęście i spokój. Ojciec pan Howard był filozofem, ale nie takim greckim czy coś tylko po prostu skończył sobie filozofię na Uniwersytecie Brown. Pochodził z wykształconej rodziny, jego rodzice również byli ludźmi wykształconymi, no i on poszedł w ich ślady. Uznał jednak, że z filozofowania to tak nie za bardzo wyżyje, więc został nauczycielem muzyki, ponieważ muzyka była jego największą pasją. I facet liczył na to, że założy Zespół Muzyczny, bo to też były takie czasy, gdzie panowie w garniturach grali na, na różnych instrumentach i to było wszystko takie eleganckie, jazzowe, e, dopięte na ostatni guzik. E, no i Howard widział siebie w takim zespole. Jednak nadeszły bardzo ciężkie czasy dla całego świata i Howard, jak wielu innych młodych mężczyzn, musiał wstąpić do woja. A gdy konflikt ustał, nastały kolejne ciężkie czasy, tym razem pod względem ekonomicznym, trzeba było odbudować gospodarkę. E, no i wówczas mężczyzna e, poślubił Mary, na świat przyszedł ich syn Lit. No i trzeba było jakoś wykarmić rodzinę. A że Howard nie miał za bardzo talentu do poszukiwania pracy, to nie tak, że miał jakieś niechęci do pracy, czy tam dwie lewe ręce, ale był to. Mężczyzna, który no niekoniecznie wiedział, co chce w życiu robić. No i z pomocą przyszedł mu dopiero szwagier. Szwagier Richard, który pracował jako sprzedawca sprzętu piorącego. Miał facet web do biznesu, to był naprawdę um, taki szwagier, biznesmen, um, on wiedział, gdzie pieniądze lokować, miał charyzmę. No, jest czasem kupił on własną pralnię w mieście o nazwie Winston Salem w Karolinie Północnej, i chyba my tam kiedyś byliśmy. Znaczy w tych podcastach tak kojarzę Winston Salem, że gdzieś to było. E, no cóż, w latach 40. pralnie chemiczne dopiero co wchodziły na rynek, no i dla wielu osób okazały się ogromnym ułatwieniem w życiu codziennym. I Howard miał to szczęście, że szwagier załatwił mu pracę i od razu mianował go dyrektorem generalnym, co wiązało się z dobrymi zarobkami. I to tak naprawdę odmieniło na dobre los tej rodziny, ponieważ rodzina von Stein przeniosła się do Karoliny Północnej, kupili tam nowy dom w zadbanej dzielnicy, a z czasem biznes piorący zaczął odnosić coraz to większy sukces. Otworzono nowe pralnie na terenie całego kraju, a Howard miał tak dobre układy ze swoim szwagrem, że w końcu, tam po kilku latach, Richard mianował go współwłaścicielem całej tej sieci. Więc, no jak się pewnie domyślacie, rodzinie von Stein żyło się naprawdę. Dobrze pod względem finansowym, no i nie mogli narzekać na brak pieniędzy w czasach, gdzie to wcale nie było takie oczywiste. Zresztą rodzinie Wonstein żyło się bardzo dobrze, nie tylko pod względem finansowym, no bo Howard i Mary byli zgodni, zgodnym, kochającym się małżeństwem, nie było tam żadnych większych problemów. Byli to ludzie pogodni, towarzyscy, którzy zawsze gościli w domu wielu znajomych. Lit był ich jedynym dzieckiem, a tym samym ojojania było tutaj co niemiara. Nie wiem, czy, czy Mary i Howard nie mogli mieć więcej dzieci, nie chcieli. Na pewno w momencie, kiedy Lit przyszedł na świat, no to jego rodzice byli już około czterdziestki, więc na tamte lata, no to już na pewnie ludzie gadali. No ale to nie o tym. Tutaj chodzi o taką dynamikę rodziny, że rzeczywiście Lid był jedynym dzieckiem swoich rodziców. Rodzice mieli go dość późno. No i był takim ukochanym synusiem. Było dużo jojania, zwłaszcza ze strony matki. Mary była niezwykle związana ze swoim synem. Przez całe życie stawiała go na piedestale, głaskała go po głowie, wznosiła ku niebiosom i mówiła, że ich ma zawsze rację. Mały Lid zawsze miał wszystko podane na tacy. Mamusia mu sprzątała, go chwaliła na każdym kroku. No taki to był klimat tej rodziny. Ale trzeba też przyznać, że chłopak był zdolny, dobrze się uczył, a rodzice byli z niego po prostu dumni. Co niedzielę cała rodzina, ubierając najlepsze żaboty, szła do okolicznego kościoła. Sprawiali wrażenie szczęśliwych i uroczych ludzi. Przede wszystkim zgodnym. Taka rodzina z przedmieścia, która robiła dobre wrażenie. W 1964 roku Lid dostał się na studia na Uniwersytet Stanowy Karoliny Północnej i to był zupełnie nowy etap w życiu, dlatego trochę trzymanego pod kloszem jedynaka, no bo przez całe życie Lid musiał mówić mamie, gdzie idzie, kiedy będzie w domu, z kim idzie. Była taka kontrola rodzicielska, a będąc na studiach, Lid po raz pierwszy mógł robić to, co tylko chciał, i zaznał studenckiego życia, studenckiej i wolności. Mimo, że chłopak był bardzo inteligentny, to jednak też wyjątkowo szybko jego oceny zaczęły spadać, no bo Lid wdał się w tak zwane złe towarzystwo, chciał zaczerpnąć tego życia, tej wolności jak najwięcej. Chodził ciągle na imprezy, miał dość bycia idealnym synusiem. Niemniej, już na pierwszym roku studiów, Lid oblał egzaminy końcowe, mimo że no, to nie było nic. Z czego nic nie mógłby zdać. On był bardzo inteligentny, był zdolny, jeżeli chciał, to z pewnością byłby w stanie się tego nauczyć, ale najwyraźniej nie było mu po drodze ze studiowaniem wtedy. Chłopak doszedł do wniosku, że to nie są studia dla niego, jak to tak, egzaminy takie trudne, trzeba się uczyć i w ogóle. Lit nie bardzo wiedział, co chce robić ze swoim życiem, ale za to w tamtym momencie wojsko doskonale wiedziało, co tu zrobić litem, z Litem, no bo to był czas konfliktów w Wietnamie i 21-letni młody mężczyzna został wcielony do woja. Z jakiegoś jednak powodu uznano, że chłopak nie nadaje się do służby w terenie i zamiast do Wietnamu wysłano go do Niemiec, gdzie pełnił pracę Papierkowe, czyli w jego przypadku była to bardzo spokojna służba i przy okazji zwiedził rodzinny kraj swoich rodziców. Tak czy inaczej służba w jakiejkolwiek formie chyba niezbyt podobała się Litowi, ponieważ bardzo chciał wracać do domu i był nawet gotowy pójść na jakieś studia. Tak też ostatecznie po dwóch latach chłopak wrócił do Stanów Zjednoczonych i zaczął studiować biznes. W tamtym czasie w latach 60. i 70. był wysyp dzieci kwiatów, pislow i tak dalej. I Lit bardzo szybko zaczął podzielać ten nurt, chodził na różne protesty, nieważne gdzie, ważne, że protestują. No Miał chłopak swój świat, swoje poglądy. Obracał się wśród podobnych sobie osób, uwielbiał dyskutować na, na tematy takie filozoficzne, na temat życia, sensu życia i itd. Lid wciąż imprezował, jego ulubionym kolorem był kolor zielony, jeżeli zrozumiecie co mam na myśli. No i tak właściwie wyglądały lata jego młodości. Trochę nauki i trochę więcej zabawy. Lid był opisywany przez bliskich jako towarzyski, bystry i zabawny facet. Nauka przychodziła mu z łatwością, tak samo jak zapoznawanie nowych osób. W 1972 roku młody mężczyzna skończył studia i otrzymał dyplom z biznesu. Lata 70 e były czasem, gdy w Ameryce coraz bardziej popularne stawały się komputery. Lit dość szybko zainteresował się tematem. Jeszcze w ogóle tam na studiach zaczął sobie pykać na klawiaturze i uznał, że informatyka jest dziedziną, w której chciałby się rozwijać. Zresztą, sami widzicie, że to taki jest e, facet, który miał wiele horyzontów. horyzontów. E, no bo tutaj jedne studia, drugie studia, informatyka, praca związana z czymś, czego nie studiował. Mężczyzna z całą pewnością był samoukiem, ale za to skutecznym. I bardzo szybko dzięki swoim umiejętnościom został on przyjęty na stanowisko programisty w firmie ubezpieczeniowej. I to był czas, gdy Lid stał się poważnym młodym mężczyzną. To była wielka transformacja z małego lita w dużego lita. Przestał tak często imprezował, imprezować, kupił sobie cały zapas poważnych garniturów. No i facet miał już 28 lat, stałą pracę chodził w tych garniakach i uznał, że do szczęścia brakuje mu tylko jakiejś miłej kobiety, która w przyszłości zostanie jego żoną, z którą założy rodzinę i będą sobie żyli długo i szczęśliwie. Czyli te lata młodości Litz tak, tak spędził sobie na imprezowaniu, ale już dobijając pomału do trzydziestki, doszedł do wniosku, że czas się ustatkować. No i jak się pewnie spodziewacie, wkrótce również i to marzenie miało się spełnić. Wkrótce po przeprowadzce do miasta Antagon, gdzie lid dostał pracę, mężczyzna poznał starszą od niego o dwa lata kobietę o imieniu Bonnie. Dokładnie tak, Boni, która później zostanie jego żoną. Boni miała wówczas 30 lat i właśnie rozstała się ze swoim mężem, z którym miała dwójkę dzieci. Syna Christophera, czyli Chrisa i córkę Angelę, których też już kojarzymy. Kobieta pochodziła z dobrego i kochającego się domu, wszyscy mieszkali w takich lepszy, leśnych obszarach Karoliny Północnej, w murowanym domu otoczonym zielenią i naturą, to był bardzo swojski klimat, Boni miała trzy siostry, jednego brata, cała rodzina uczęszczała do pobliskiego kościoła metodystów, w pobliżu mieszkali jej wujkowie, ciocie, no to była taka zgrana społeczność, Boni też była osobą nad wyraz rodzinną, no i wszystko się miło i wesoło kręciło. Bonnie od zawsze dobrze się uczyła i była niezwykle ambitna. Uchodziła za taką inteligentną, młodą kobietę. Po skończeniu szkoły średniej rozpoczęła pracę w pobliskiej firmie ubezpieczeniowej, właśnie w tej samej, gdzie później poznała Lita. I wtedy też kobieta poznała swojego przyszłego męża. Nie Lita, tylko tego pierwszego męża, Davida Pritcharda. To był ciekawy związek, ponieważ Bonnie od kilku lat pracowała w tej samej firmie, z kolei David wciąż kończył. Liceum. Ale to, to nie dlatego, że zamiłowaniem powtarzał pierwszą klasę. Czy tak bardzo fascynowała go budowa pantofelka, że chciał o tym usłyszeć raz jeszcze? Nie. On był licealistą. Miał lat 18, w momencie kiedy Bonnie była od niego 5 lat starsza. No, ona miała 23, on miał 18. Młoda kobieta pracowała, uczyła się, znaczy uczyła się w pracy. Myślała nad założeniem rodziny, myślała nad zakupem jakiegoś swojego domu, a David, no cóż, no, no to był młody chłopak, to był licealista, on tam sobie jakieś sporty grał w swojej szkole, no, miał egzaminy, uczył się. To były zupełnie dwa światy. Nie niby fajnie, no bo okej, okay, takie związki też istnieją, jednak z jakiegoś, chyba nie do końca jasnego powodu, para uznała, że, że to jest idealny moment, żeby wziąć ślub. Idealny w momencie, kiedy David kończy liceum, to, to jest super pomysł. Tak więc, no tak się stało, Bonnie i licealista zostali małżeństwem, po czym chłop na spokojnie ukończył szkołę średnią. W międzyczasie rodzina kobiety pomagała im sfinansować zakup domu dla przyszłej rodziny, no bo David nie pracował, pracował nazywała jedynie boni, a że kobieta no, chciała już zacząć takie dorosłe życie, mieć własny dom, założyć rodzinę, no to rodzina jej trochę w tym pomogła. I krótko po ślubie rzeczywiście no, rodzina miała się powiększyć. Tak właśnie w 1968 roku na świat przyszedł syn pary, Christopher, a dwa lata później urodziła się córka Angela. Pozornie wydawało się, że ta rodzina działa całkiem dobrze, no bo mamy, mamy rodziców, dwójkę dzieci, w czasie, gdy Bonnie zajmowała się dziećmi, no to jej mąż miał zadbać o finanse rodziny, co szło mu wyjątkowo opornie. Wiecie, no gość miał 19-20 lat, on chciał się jeszcze bawić, chciał imprezować. Chyba w tamtym momencie zaczęło do niego trochę dochodzić, co on zrobił, że wziął ślub w liceum i właściwie to po co mu to było. No, z całą pewnością David miał inne priorytety. On no, chciał iść z kolegami do baru, nie myślał o tym, żeby tam znaleźć dobrze płatną pracę, a jak już miał pracę, to też niekoniecznie chciał do niej chodzić, więc miał problemy z utrzymaniem tej pracy. No, chłop miał wyjątkowo lekkie podejście do życia i już w tamtym momencie nie zdawiał sobie sprawy z tego, że jednak jest ojcem, jest mężem, ma dwójkę dzieci na utrzymaniu. Jego żona co prawda pracowała, no ale przecież Bonnie też była w ciąży, była po porodzie, chociaż te kilka miesięcy no, powinna zająć się dzieckiem. W tym czasie nie mogła pracować, w tym czasie David powinien zająć się rodziną, a było ciężko, no było naprawdę ciężko. Bardzo często w ogóle finansowo to musiała im pomagać rodzina Boni. Więc moi drodzy, no, nadeszły codzienne obowiązki, rachunki, praca, i w pewnym momencie Love Story zaczęło upadać. Początkowo małżonkowie byli przyćmieni miłością, wzięli szybki ślub, no bo czuli, że to jest to, że nie ma co czekać, po co czekać, skoro tak się kochamy, skoro tak nam na sobie zależy. Ale przyszła codzienność, przyszły problemy, no i okazało się, że jednak już to nie jest taka wielka miłość. Bonnie czuła, że jednocześnie opieka nad dziećmi, jednocześnie ogarnięcie domu, jednocześnie zarabianie, to wszystko jest na jej głowie. Mimo tego, że miała męża, no to David nie, nie, nie był jakoś specjalnie zaangażowany ani w zajmowanie się dziećmi, ani w szukanie pracy, ani wchodzenie do tej pracy. No, chłopak nie był na to wszystko gotowy. I tak naprawdę to wszystko zaczęło potęgować awantury. Z dnia na dzień robiło się coraz to gorzej. Dorosłe życie przyćmiło młodych ludzi, i kilka dni przed 20. urodzinami Boni doszło do rozpadu małżeństwa. I według kobiety to właśnie mąż David zostawił ją z dwójką małych dzieci i taktycznie wyszedł po mleko. Ostatecznie w 1973 roku doszło do rozwodu, tak oficjalnie. Na szczęście David nie uciekł daleko przed kartą pułapką zwaną alimentami, choć Chociaż i tak, tak płacił trochę to, to tak na kratę. Raz płacił, raz nie, nie płacił. Niemniej Boni no i tak na co dzień została samodzielnym rodzicem, który musi pracować, spłacać dom, zajmować się dziećmi. Z tymi dziećmi no to też był taki problem, że przez większość czasu były one albo pod opieką dziadków. Albo szły od rana, do wieczora do przedszkola, tak naprawdę, bo próbowała jakoś ułożyć życie rodzinne, z życiem zawodowym i jeszcze ze swoim własnym prywatnym życiem. Kobieta musiała się wykazać ogromną odpowiedzialnością, zapominając nieraz o samej sobie. Boni była dość nieśmiała, przez lata pracy w tej samej firmie nauczyła się biegle obsługi komputera, co przypominam, na lata 70. nie było wcale czymś oczywistym. Tak czy inaczej, Boni była niezwykle inteligentna, ale brakowało jej charyzmy i pewności siebie. Wszyscy jej powtarzali, że jeszcze znajdzie miłość swojego życia, ale Boni niekoniecznie w to wierzyła i jej codzienność kręciła się wokół pracy i dzieci do momentu aż nie poznała. Lita. Para pracowała w tej samej firmie i mniej więcej w połowie lat 70. zaczęli się ze sobą spotykać. Początkowo nikt nie miał o tym pojęcia, ponieważ para nigdy nie okazywała sobie uczuć pracy, więc przez dłuższy czas nikt nie wiedział, że coś się w ogóle łączy. Gdy prawda, wyszła na jaw, wiele osób było zaskoczonych tych, tym związkiem, bo Bonnie i Lit byli swoimi przeciwieństwami. On taki wesoły, towarzyski, charyzmatyczny. Do pożartowania, gościu, co zna wszystkie ploty w pracy. No i Bonnie, nieśmiała, powściągliwa, ale z jakiegoś powodu ta relacja działała naprawdę dobrze i robiło się coraz poważniej. Lit wiele razy zwierzał się swoim bliskim, że chce się oświadczyć, Boni, że to jest ta kobieta, z którą widzi swoją przyszłość, ale z drugiej strony zawsze powstrzymywał go fakt, że Boni ma dwójkę dzieci z poprzedniego małżeństwa. I sama obecność tych dzieci nie była problemem. Po prostu Lit nigdy nie spędzał z nimi czasu, nie znał ich, nie wiedział, jakim byłby ojcem, czy w ogóle miałby im zastępować ojca, jak miałby się do tych dzieci zwracać, jak miałby je traktować. No był taki no, niezręczny pod tym względem. I to wszystko powstrzymywało mężczyznę przed zaręczynami, ale ostatecznie odważył się na ten ważny krok. Tak właśnie 17 sierpnia 1979 roku odbył się ślub pary. W ciągu jednego dnia Lee zyskał nie tylko żonę, ale również dwójkę dzieci, która od tego momentu była pod jego opieką. Christopher miał wówczas 11 lat, a Angela 9, i oboje niezbyt dobrze znali swojego nowego ojczyma licz nie stworzył więzi z dziećmi Bonnie i właściwie to wciąż nie wiedział jak się ma przy nich zachowywać, jak się do nich zwracać, kim powinien dla nich być, czy powinien być dla nich ojcem, takim takim może surowym, czy może jednak weluzowanym wujasem, który daje pieniądze i rzuca jakimiś żartami. Na całe szczęście dla Lita ślub zszedł się z czasem, gdy mężczyzna dostał nową pracę. I ta praca wiązała się z częstymi wyjazdami służbowymi, więc Lita nie było w domu od poniedziałku do piątku i wracał do domu tylko na weekendy. Uważał, że początkowo jest to bardzo dobry układ, ponieważ dzieci, boni bo mogły powoli się do niego przyzwyczaić. Nie było takiej wielkiej zmiany, że od momentu ślubu, od tego dnia 24 godziny na dobę, siedzi z nimi jakiś facet, którego nie do końca znają, ale mają. Do niego mówić tato czy tam per ojczymie, pojęcia nie mam, jak się do niego zwracały, no ale nie było takiego ogromnego przeskoku, tylko wszystko powoli, swoim własnym tempem. To wszystko trwało kilka miesięcy, niemniej na dłużej taki układ był po prostu męczący. Lid ciągle jeździł w tą i z powrotem, e, bywał w domu jedynie na weekendy i na dobrą sprawę Boni znów czuła, że e, no i męża nie ma. Mimo tego, że ma męża, mimo tego, że mąż zarabia, to nie ma go na co dzień, wciąż, wciąż jest samotną matką i nie bardzo jej się to podobało, dlatego też Lid w pewnym momencie postanowił rzucić tę pracę i w 1981 roku mężczyzna zaczął rozglądać się za inną pracą. Tak też znalazł stanowisko szefa audytu wewnętrznego w jednej z firm w Karolinie Północnej. Zmiana pracy wiązała się też ze zmianą miejsca zamieszkania i z polepszeniem sytuacji finansowej całej rodziny, ponieważ Lid w nowym miejscu zarabiał naprawdę dużo. Tak też w lipcu 1981 roku rodzina von Stein przeprowadziła się do niewielkiego miasta Waszyngton, tego miasta, o którym mówiłam Wam na początku. Tam też zakupili duży, dwupoziomowy dom w dzielnicy Smallwood, która uchodziła za najbardziej ekskluzywną dzielnicę w mieście. Wszyscy od zawsze wiedzieli, że mieszkają tam ludzie zamożni i tacy ludzie, którzy mają dobrą pracę albo dobre plecy. No właśnie, ten dom był dosyć drogi, a mimo tego, że Lid zarabiał bardzo dobrze, to i tak w teorii nie byłoby rodziny stać na ten dom. Jednak ze spłatą kredytu pomogła rodzina Lita, bo przecież pamiętamy o Howardzie i o Mary. W dalszym ciągu ten pralniczy biznes rodzinny kręcił się w najlepsze. Było coraz więcej pralni, było coraz więcej pieniędzy. Mówimy tutaj o milionach, naprawdę o milionach, którymi ta rodzina obracała. Był były to duże sumy, a tym samym rodzice bez problemu chcieli pomagać swojemu jedynemu synowi. Tak więc, w razie czego, Boni i Lid zawsze mogli liczyć na pomoc rodziców Lita. Z czasem Boni znalazła pracę jako programistka i również świetnie zarabiała. Dojeżdżając do miasta obok, Lid miał dobre stanowisko, Boni miała dobre stanowisko, mieli świetną sytuację finansową, ładny dom, najlepsze samochody. Tym samym rodzina nie mogła narzekać na brak pieniędzy i szybko zyskali też szacunek i uznanie w nowym miejscu, nie ze względu na pieniądze, ale ze względu na to, że państwo von sprawiali wrażenie takich sympatycznych i kulturalnych ludzi, e, mimo tego, że, e, że mieli świetną sytuację finansową, to mieli też w sobie coś swojskiego. Często gościli znajomych w swoim domu i nawet nieśmiała Bonnie zyskała pewność siebie, stała się bardziej otwarta, charyzmatyczna, e, zaczęła tam sama do ludzi zagadywać, więc ewidentnie Związek z Litem pozytywnie na nią wpłynął. Tak też mijały lata, i w 1987 roku stała się rzecz bardzo przykra. Mianowicie zmarł ojciec Lita. Howard miał wówczas 79 lat i odszedł nagle, pozostawiając po sobie majątek wart ponad milion dolarów. Jakby tego było mało, zaledwie 4 miesiące później z tego świata odeszła matka Lita. A tym samym w bardzo krótkim czasie mężczyzna stracił oboje rodziców, a wciąż był młodym mężczyzną, młodym facetem. Miał zaledwie 40 lat, był jedynakiem, nie miał żadnego rodzeństwa, miał ukochanych rodziców, z którymi miał świetny kontakt, a teraz poczuł, że jego rodzina odeszła. Niemniej trzeba przyznać, że Lid w ciągu chwili stał się posiadaczem bardzo dużej sumy pieniędzy. Przeczytałam gdzieś, że aktualnie majątek, który w tamtym momencie odziedziczył Lid, to teraz na te lata wyniósłby około 5 milionów dolarów. Są to wielkie sumy, chociaż w tamtym momencie Litz w zupełnie w ten sposób na to nie patrzył. Był, był bardzo przejęty i smutny z powodu straty swoich rodziców. Mocno to wszystko przeżywał, zamknął się w sobie, wycofał się z życia towarzyskiego, a procentom mówił stanowczo, czemu nie, więc, więc zaczęło robić się dość niepokojąco. W pewnym momencie Leeds zaczął się żalić niektórym swoim znajomym, że jest nieszczęśliwy. Powtarzał, że nie lubi swojej pracy, że po co mu to wszystko, po co mu te pieniądze, skoro tak naprawdę swojej pracy nie lubi. No i też twierdził, że, że nie ma zbyt wielu bliskich osób. Oczywiście mężczyzna kochał swoją żonę, bo oni była dla niego ogromnym wsparciem, ale wielokrotnie żalił się, że dzieci kobiety, czyli Chris i Angela, no za nim nie przepadają. I rzeczywiście relacje Lita ze swoimi posierbami no, nie były wyjątkowo bliskie. Lit nie wiedział, jak rozmawiać z nastolatkami, nie wiedział, jak nawiązać z nimi relacje. Był to człowiek ciężko pracujący, człowiek, dla którego praca, szacunek, honor to były takie najważniejsze wartości. No i właściwie to próbował się trochę wkupić w łaskę swoich pasierbów, kupując im co tylko chcieli. O ile Angela była bardziej wycofana i aż tak ręki nie wyciągała po różne nowości, to jednak Chris bardzo chętnie przyjmował te wszystkie prezenty i na przykład ojczym kupił mu nowego Mustanga. Zawsze dawał dzieciom Bonnie pieniądze, jednak też czuł, że Chris i Angela nie mają do tych pieniędzy szacunku i zachowują się tak, jakby wszystko im się należało. Nieco lepszy kontakt Lit miał z Angelą, która kiedyś nawet powiedziała, że uważa go za prawdziwego ojca, co oczywiście dla, dla mężczyzny było sporym wyróżnieniem. Chris jednak nie był tak wylewny. I w ogóle jako nastolatek zaczął on sprawiać problemy. Źle się uczył, imprezował, a po mieście krążyły opowieści o tym, że chłopak nie stroni od nielegalnych substancji. Bonnie zawsze była pobłażliwa wobec swoich dzieci i niewiele od nich wymagała. Kobieta miała takie wrażenie, że musi im zrekompensować trudne początki w życiu: to, że rozstała się z ich ojcem, to, że w pewnym momencie pojawił się nowy mężczyzna. Jakoś tak przez całe życie kobieta miała wyrzuty sumienia. Ale też była wspierającą i kochającą matką, która była w stanie wybaczyć wszystko swoim dzieciom. Lid był zapracowanym człowiekiem, ale jeśli przyszło co do czego, to właśnie on próbował dyscyplinować dzieci swojej żony. Gdy Chris sprawiał problemy, no to właśnie Lid z nim rozmawiał, robił mu wykłady na temat odpowiedniego zachowania, zazwyczaj jednak kończyło się na, na szantażu związanym z pieniędzmi, no bo jeżeli Chris nie chciał się dobrze uczyć albo nie chciał zachowywać się jak normalny nastolatek, no to ojczym mówił, że nie da mu pieniędzy i to zazwyczaj działało. Wkrótce w domu miał jednak zapanować względny spokój, ponieważ w 1987 roku Chris skończył szkołę i dostał się na studia. Chłopak miał studiować politologię, a Lid po cichu odczuwał radość, że rozszczeniowy darmozjad wyprowadzi się w końcu z domu. Oczywiście mężczyzna opłacił czesne swojemu pasierbowi i dawał mu kieszonkowe. Tak naprawdę Lit liczył na to, że chłopak w końcu wydorośleje i zacznie szanować pieniądze oraz ludzi. Rzeczywiście wyprowadzka nastolatka sprawiła, że w domu zrobiło się spokojniej aż do 25 lipca 1988 roku, czyli od dnia, od którego zaczęliśmy tę historię. Jak pamiętamy, ktoś włamał się do domu rodziny Wonstein i zaatakował lita i boni. Kobiecie udało się pomóc, natomiast dla jej męża było już za późno. Śledcze szybko ustalili, że sprawca upozorował. Miejsce zbrodni, tak, by wyglądało to na motyw finansowy. Chociaż zdaniem policji tak naprawdę chodziło o pozbycie się Lita i Boni, lub jedynie Lita, no bo Boni przeżyła. Niemniej e, raczej zakładano tutaj, że ona również była celem, ponieważ jej obrażenia były naprawdę poważne i był to wielki cud, że kobieta przeżyła. Funkcjonariusze szybko odkryli, że mężczyzna dysponował sporą sumą pieniędzy, co zazwyczaj w takich historiach jest motywem. Dostał spadek po swoich rodzicach, a poza tym miał wykupionych kilka polis na swoje życie w kwocie około miliona dolarów. Beneficjentką tych polis była Bonnie, która rzeczywiście stała się pierwszą podejrzaną. Przy śmierci męża zyskałaby ponad 2 miliony dolarów i wielki dom, w którym mieszkała rodzina oraz zyskałaby też dom po, rodzica, po rodzicach Lita, ponieważ oni też po sobie zostawili dom, więc widzicie, mowa tutaj o ogromnych sumach, i kobieta byłaby ustawiona już do końca życia. Nie musiałaby już tak naprawdę nigdy pracować. Ale z drugiej strony, czy ryzykowałaby utratę własnego życia? Sama przecież ledwo przeżyła atak i była w ciężkim stanie. Z pewnością kobieta nie spowodowała sama tych wszystkich urazów. Bliscy rodziny powiedzieli też o tym, że Lid po śmierci swoich rodziców sam postanowił wykupić na siebie polisy, ponieważ w razie własnego odejścia chciał zabezpieczyć swoją rodzinę. I zanim każdego, to właśnie Lid wpadł na pomysł zakupu tych polis, a Bonnie wcale męża do tego nie namawiała i sama też nie była nigdy materialistką nie zależało jej na pieniądzach, również pochodziła z rodziny, która w razie czego mogłaby zaproponować wsparcie finansowe, więc tak naprawdę motyw finansowy w przypadku Boni był lekko naciągany. Zresztą w małżeństwie państwa Wonstein nie było żadnych problemów, nie było też jakichś relacji na boku, rozwód również nie wchodził w grę. Tym samym pani Wonstein szybko została wykluczona z grona podejrzanych, chociaż na wszelki wypadek i tak zaproszono ją, poproszono ją właściwie o wzięcie udziału w badaniu wykrywaczem kłamstw, Bonnie zgodziła się na takie badanie no i przeszła test pomyślnie, a tym samym. No trochę dano jej spokój, ale niby wciąż była w kręgu podejrzanych. To była taka niezbyt miła sytuacja. No ale jeżeli kobieta nie miała z tym nic wspólnego, to trzeba przyznać, że była ważnym świadkiem w tej sprawie, ponieważ pamiętała, a tak, była świadoma. Była na tyle świadoma, żeby sama zadzwonić po pomoc, więc pewnie coś tam pamiętała. No i Bonnie powiedziała, że napastnik miał coś, co zakrywało jego twarz. Prawdopodobnie kominiarkę. Zresztą kobieta no, miała krótkowzroczność. W pokoju było ciemno, a tym samym nie zapamiętała zbyt wielu szczegółów. Chociaż była w stanie stu, w stu procentach określić, że napastnikiem był mężczyzna. I to jest bardzo istotne, ponieważ podejrzewano początkowo, że sprawcą mogła być Angela, córka Bonnie. Dziewczyna w trakcie ataku spała dosłownie w pokoju obok i twierdziła, że niczego nie słyszała, niczego nie widziała, co jest dość zastanawiające, no bo e, nawet sam fakt, że sprawca w pewnym momencie wybił okno, wybił szybę e, w salonie, no chyba coś takiego się słyszy. Dodatkowo w trakcie przesłuchania dziewczyna wydawała się śliska niczym węgorz, na pytania odpowiadała bez żadnych emocji, bez większego wzruszenia i w pewnym momencie śledczy musieli ją nawet spytać, czy w ogóle wie o co chodzi, czy wie co się stało, no bo jej reakcja i sposób mówienia wskazują na to jakby w ogóle Angela była w innym wymiarze gęstości. No i Angela odpowiedziała, że, że tak, że wie co się stało, że właśnie zabili jej ojczyma i że rozumie tę sytuację. Reakcja dziewczyny dla niektórych funkcjonariuszy była podejrzana, no ale z drugiej strony przesłuchano ją od razu po przyjeździe karetki i policji, Angela była pewnie pod wpływem ogromnych emocji i mimo że wiedziała, co się stało, to może niekoniecznie do niej to dotarło. Może dotarłoby to do niej dopiero za kilka godzin, albo nawet za kilka dni, ludzie przecież różnie reagują. Tak czy inaczej, Angela również poproszono o badanie na wykrywaczu kłamstw, no i dziewczyna się zgodziła, przeszła test pomyślnie. W e, tym samym e, troszeczkę ją tam skreślono z listy podejrzanych, tym bardziej, że Bonnie upierała się, że sprawcą był mężczyzna. A poza tym, Angela pozostawiłaby po sobie pewnie jakieś ślady tam było mnóstwo czerwonych plam pewnie byłaby sama brudna pewnie jakieś ślady może prowadziłyby do jej pokoju. No cóż, innym podejrzanym z otoczenia rodziny był syn Bonnie, Chris. 25 lipca, gdy kobietę przewieziono do szpitala, Angela zadzwoniła do swojego brata, no i o wszystkim mu powiedziała. Chris przebywał wówczas na terenie kampusu i miał alibi, ponieważ przez całą noc grał z kolegami w karty, oni to potwierdzili. Jednak gdy od razu usłyszał o śmierci ojczyma i o ciężkim stanie matki, postanowił pojechać do szpitala. Chłopak był jednak tak zdenerwowany, że nie był w stanie prowadzić, więc Chris zadzwonił na taką straż uniwersytecką, powiedział im o całej sytuacji, mimo że tak za bardzo sam nie wiedział, co ma ze sobą zrobić. No i władze uczelni zgodziły się zawieść chłopaka do szpitala, gdzie leżała jego matka. Sytuacja pewnie bardzo przykra i taka niecodzienna, więc miło ze strony władz uczelni, że zdecydowali się mu w ten sposób pomóc. No cóż, mimo że Bonnie odniosła wiele poważnych urazów, lekarze założyli, że. Prawdopodobnie wyjdzie z tego cało, niemniej jej łóżko szpitalne było nadzorowane na wypadek, gdyby sprawca po nią wrócił. Tak czy inaczej, śledczy mieli ręce pełne roboty, chcąc odnaleźć sprawcę, co wcale nie było takie proste. Jakby tego było mało na miejsce, szybko zlecieli się wścibcy sąsiedzi. Każdy chciał zajrzeć swoim śliskim okiem do domu państwa Wolsztyn, czyli w momencie, kiedy tam funkcjonariusze się zebrali, kiedy cały dom został otoczony tą, 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 tą taśmą policyjną, to i tak każdy próbował przez tą taśmę przejść, nogę tam położyć, okno zajrzeć. Nawet pojawiła się taka propozycja, że sąsiedzi chętnie w tym domu posprzątają, żeby, żeby Boni nie musiała wracać do takiego miejsca. Niby miłe, no ale z drugiej strony trwało postępowanie śledcze, i można było wyczuć, że bardziej chodzi tutaj o, o takie plotkarskie zainteresowanie, żeby zobaczyć, co tam się stało, jak to miejsce wygląda, niż rzeczywista chęć pomocy. Poza tym trzeba zaznaczyć, że zespół śledczy, który został wezwany na miejsce, nie był specjalnie wyszkolony, to nie byli wielce doświadczeni ludzie i twierdzi się, że wiele śladów mogło zostać źle zabezpieczonych, mogło zostać rozmytych i tak naprawdę no, mogły być dowody, które zostały przeoczone. Tak czy inaczej, jeszcze tego samego dnia śledczy połączyli atak na Boni z pewnym zgłoszeniem, które miało miejsce około godziny 4.30 rano tego samego dnia. Jak pamiętamy, Boni również wykonała telefon alarmowy około godziny 4.30, jednak inna centrala dostała też zgłoszenie, ale od kogoś innego i moi drodzy, właśnie wtedy również o godzinie 4.30 okoliczny rolnik o nazwisku Lee Jechał sobie spokojnie do pracy na swoją zmianę, gdy zauważył unoszący się dym na poboczu drogi. Był to pożar, który ewidentnie wyglądał na podpalenie i robiło się trochę nieciekawie, a że rolnik spieszył się do swojej pracy no to nie miał czasu, by sam się tym zająć, więc zgłosił swoją obserwację odpowiednią służbom. Gdy śledczy przybyli na miejsce, to odkryli, że rzeczywiście doszło do podpalenia, i najwyraźniej ktoś próbował w ten sposób pozbyć się dowodów w sprawie. Na miejscu znaleziono do połowy spalony krojochleb. Wielki nóż, który zdaniem analityków został użyty w czasie ataku. Poza tym było też ubranie, i była też taka mapa, która przedstawiała dojazd do domu państwa von Stein. No tam, tam był ich dom zaznaczony, były jakieś drogi dookoła. Od początku było więc jasne, że pożar był działaniem sprawcy, który próbował w ten sposób pozbyć się dowodów, no bo wszystko wskazywało na to, że było to ubranie sprawcy, że był to przedmiot, który został użyty, a dodatkowo była to mapa, która miała w ogóle wskazać dojazd do tego domu. Do pewnego stopnia udało się rzeczywiście skutecznie pozbyć tych śladów, ponieważ nie znaleziono odcisków palców ani, ani żadnych wskazówek, które mogłyby wyjaśniać tożsamość sprawcy. Jednak zamiast tego ustalono, że to co wydarzyło się w domu rodziny von Stein było dokładnie zaplanowane, o czym świadczy mapa. To oznacza, że nie chodziło tutaj o przypadkowe włamanie, o przypadkową rodzinę. To nie wyglądało w ten sposób, że ktoś sobie przejeżdżał po okolicy i zobaczył, że jest duży, zadbany dom w dobrej dzielnicy, więc można się tam włamać, pewnie są tam pieniądze. Tylko komuś konkretnie chodziło o ten adres, o ten dom. A skoro nie zginęło zbyt wiele wartościowych przedmiotów, to z całą pewnością chodziło o pozbycie się państwa Wonsztein. I mimo, że tak dosłownie nie chodziło tutaj o pieniądze, bo część pieniędzy została w domu, to śledczy czuli, że właśnie motyw finansowy był prawdziwy, ale z troszkę innej strony. Skoro w grę wchodził spadek, to podejrzanymi byli wszyscy spadkobiercy. Mimo, że Bonnie i jej córka Angela przeszły test na wykrywaczu kłamstw, to i tak funkcjonariusze bacznie im się przeglądali, bo również i one zyskiwałyby pieniądze po śmierci Lita. Dla Bonnie była to wielka ujma na honorze, ponieważ Straciła męża, sama ledwo uszła z życiem, a i tak była w kręgu podejrzanych i miała wrażenie, że śledczy sapią jej w kark i, i ciągle się jej przyglądają. Nic więc zaskakującego, że kobieta w szybkim czasie zatrudniła najlepszego prawnika w okolicy, Wade'a Smitha, który swoją drogą reprezentował m.in. Geoffrey'a McDonalda, o którym nagrałam tutaj podcast. Jeżeli nie słyszeliście, to serdecznie Was zapraszam, ponieważ jest to jedna z bardziej tajemniczych historii, o których przyszło mi mówić. Tak czy inaczej, już na samym początku śledztwa odczuwalna była niechęć między rodziną a śledczymi. Boni czuła, że ktoś chce wrobić ją albo jej dzieci, że pytania zadawane przez funkcjonariuszy są tendencyjne, a przecież sama była w tej sprawie poszkodowana. Śledczy z kolei zastanawiali się, po co ofierze potrzebny jest obrońca? Po co Boni tak szybko zatrudniła jakiegoś prawnika, jakby miała coś na sumieniu? No cóż, o ile matka i córka przeszły test na wariografię, to jednak Chris nie zgodził się na wzięcie udziału w badaniu i rzecz jasna, chłopak miał do tego prawo. Twierdził, że tak zaradził mu obrońca, jednak tym samym 20-latek stał się jednym z głównych podejrzanych, no bo skoro jego siostra, skoro jego matka wzięły udział w tym badaniu, a on z jakiegoś powodu nie chce, to może ma coś za uszami. Nie dogadywał się z ojczymem, no i mógł zyskać ogromną fortunę po śmierci rodziców. Potwierdzono jednak, że Chris w czasie ataku no, grał w karty z kolegami, będąc na imprezie na kampusie uniwersyteckim. Ta wersja została potwierdzona przez świadków, przez cały kampus. Nie było więc możliwe, żeby Chris był w dwóch miejscach naraz o tym samym czasie, więc chłopak nie mógł być sprawcą. Teoretycznie nikt z całej rodziny fizycznie nie mógł być sprawcą, ponieważ Angela, nie pasowała na sprawcę, Bonnie sama sobie nie mogła zadać tych wszystkich obrażeń, Chris był w innym miejscu, ale równie dobrze każde z nich mogło opłacić sprawcy, zapłacić komuś, kto, kto zorganizował cały ten atak, a przecież pieniędzy w tej rodzinie nie brakowało. I moi drodzy, mimo wszystko ważnym dowodem okazało się znalezisko z pożaru. Tak jak mówiłam, była tam mapa przedstawiająca dojazd do rodziny Wanschnein i ważne w tym jest to, że mapa była napisana odręcznie z zaznaczeniem adresu domowego. Ona była do pewnego stopnia nadpalona, więc pewnie nie wszystko tam się zachowało, no ale z całą pewnością był tam zaznaczony adres, była narysowana droga i był odręcznie napisany ten adres, czyli ktoś sporządził, Mapę własnym pismem, własną ręką, nie było to drukowane, a tym samym można było porównać pismo. Po kryjomu śledczy porównali więc pismo na mapie z charakterem pisma członków rodziny i właśnie to okazało się świetnym posunięciem. Słowo Lawson w adresie pasowało do pisma Chrisa. E, tak się składa, że uczelnia, na której on studiow, studiował, udostępniła policji jego kwestionariusz, na którym Chris musiał zapisać swój adres i okazało się, że adres, który on zapisał na tym kwestionariuszu jest tak samo napisany jak adres, który chłopak zapisał Zapisał, znaczy, który ktoś zapisał na mapie, w domyśle tutaj Chris. Ustalono więc, że prawdopodobnie twórcą tej mapy był młody mężczyzna. Właściwie to śledczy byli przekonani o jego winie, ale wiedzieli też, że chłopak musiał kogoś zatrudnić, a sam zapewnił sobie alibi, będąc tej nocy na imprezie i miał wielu świadków. Zaczęto więc przyglądać się życiu Chrisa. Młody mężczyzna nie stronił od imprez i używek, nie miał specjalnie jakichś wielkich ambicji i całe dnie spędzał na graniu w Dungeons and Dragons. I to właśnie na tym śledczy, postanowili się skupić. Okazało się, że Chris dołączył do szkolnego kółka gier RPG, czyli takich gier roleplaying, i w ten sposób zaprzyjaźnił się z dwoma kolegami, którzy wkrótce stali się jego takimi BFF Forever, najlepszymi przyjaciółmi. Byli to Neil Henderson i Bart Upchurch. Obaj byli niezwykle inteligentnymi, młodymi mężczyznami. Neil był o rok młodszy od Chrisa, ale przez wiele określany był geniuszem. W piątej klasie podstawówki yy, chłopak miał IQ równe 180 i był wybitny we wszystkim, czego się dotknął, poza relacjami społecznymi. Nil nigdy nie miał kolegów, nieśmiało miętosił sweter i patrzył w podłogę, gdy ktoś do niego mówił. Miał z tym prawdziwy problem, tym bardziej, że Nil no, bardzo chciał mieć kolegów. W każdym razie chłopak przeskoczył kilka klas i mógł osiągnąć wielki sukces, jednak w pewnym momencie na no, jego drodze stanęła gra Dungeons and Dragons. Yy. Dla przypomnienia jest to taka gra role playing z lat 70., która polegała na wcielaniu się w rolę. Jest mistrz gry, który opisuje fikcyjną rzeczywistość, a gracze muszą się do niej dostosować. Tworzą sojusze, mają misje i tak dalej i tak dalej, pewnie kojarzycie, a pewnie nie jedna osoba, która mnie słucha, grała w taką grę. Zresztą na przestrzeni lat ta gra bardzo się rozwinęła, miała kilka nowych wersji, więc wciąż jest aktualna. I ja muszę przyznać, że ze swojego otoczenia znam osoby, które grają w Dungeons and Dragons. Tak, tylko przypomnę, że studiowałam informatykę, więc wiem, wiem o co chodzi. No cóż, moi drodzy. Tak więc Neil, będąc nastolatkiem, odkrył tę grę, no i szybko znalazł inne osoby, które tak samo jak on, przepadły bez pamięci na graniu w grę Dungeons and Dragons. Neil godzinami siedział w piwnicy, grał z kolegami w grę, co szybko zaczęło odbijać się na jego ocenach. Chłopak nie był już prymusem, a szkoła przestała być dla niego ważna. Liczyła się gra, liczyli się nowi znajomi, Neil czuł, że w końcu poznał ludzi, że jest popularny. Nawet dzięki temu Nil zaczął spotykać się z dziewczynami, a wśród miłośników gier RPG uchodził za legendę. To był taktyk, to był człowiek, który wspaniale potrafił tworzyć sojusze, wszystko rozplanowywać. Każdy, kto, kto wchodził w ogóle w środowisko gier RPG, no to w tej okolicy wiedział, że jest ktoś taki jak Nil. To właśnie dzięki grze Nil poznał Barta Abchurcha, a później obaj, obaj na studiach zaprzyjaźnili się z Chrisem. To była taka hermetyczna ekipa, która całymi dniami gadała o grach, smokach, zaklęciach, zapominając przy tym o prawdziwym życiu. Tak to przynajmniej wyglądało z perspektywy osób trzecich. Jak widać, nawet za zamkniętymi drzwiami gier RPG kryją się wielkie sekrety. Nil przez bliskich opisywany był jako manipulant i intrygant, który w dodatku nie miał szacunku do kobiet. Bart z kolei był notowany zakradzisz telewizora i jazdę pod wpływem, a Chris, no cóż, planował pozbyć się swoich rodziców. Z jednej strony patrzysz i myślisz, że to taka grupka trzech przegrywów, a to okazuje się, że bliżej im do trzech muszkieterów i właściwie to, to wiedzą więcej o życiu na ulicy niż większość ludzi, które o tym rapuje. No cóż, gdy tylko śledczy wpadli na ich trop, no to zaczęły się przesłuchiwania. Minęło wiele czasu, bo tak naprawdę całe śledztwo trwało bardzo długo. To, że ja wam opowiadam to skrótowo, no to to jest jedno, no ale zanim udało się zebrać wszystkie dowody, zanim udało się w ogóle zabezpieczyć niektóre dowody, no to minęło wiele miesięcy. I dopiero w czerwcu 1989 roku, czyli prawie rok później zaczęły się pierwsze przesłuchiwania, no i zaczęto od Nila, który mimo wielkiej inteligencji nie był zbyt dobry w kłamaniu. Właściwie to chłopak nawet nie próbował. Nil od razu powiedział, że Chris poprosił jego i Barta o pozbycie się jego rodziców. Podobno motywem miały być pieniądze. Chris sądził, że ojczym daje mu za mało kieszonkowego, a przecież właśnie dostał ogromny spadek i mógłby na swojego pasierba wydać więcej. Rzekomo z tego powodu Chris na pomysł, by pozbyć się rodziców. Przedstawił kolegom mapę z dojazdem do domu i plan działania. Początkowo tak zwaną brudną robotą miał się zająć tylko Bart, bo chyba był najbardziej naiwny z tej ekipy, no ale nie miał on prawa jazdy, bo mu zabrano, jak pamiętamy, więc potrzebował on kierowcy, no i do tego potrzebny był Nil. A w tym czasie Chris zapewniłby sobie alibi, więc nikt nigdy nie wpadłby na ich trop. Chris obiecał, że po wszystkim da swoim kolegom po 50 tysięcy dolarów i... Kupi im nowy samochód. Nowy samochód rzucił nawet hasłem, że kupi im nowe Porsche. Więc tak naprawdę, zarówno Bart, jak i Nil mieli dostać wynagrodzenie w postaci 50 tysięcy dolarów i nowego Porsche. Znalazłam też informację, że plan był również taki, że po śmierci rodziców Chrisa cała trójka kupi sobie wielki dom, taki ogromny dom, rezydencję, w którym będą mogli grać w Dungeons and Dragons. Do końca życia chyba. No cóż, Neil zeznał, że to Bart był sprawcą, on robił jedynie za kierowcę, czyli Neil robił jedynie za kierowcę, a Chris był pomysłodawcą. Cała sprawa jednak dość mocno ich przerosła i od tego zdarzenia przestali się ze sobą kolegować. Spadku w sumie też nie było, więc została jedynie trauma i strach przed łapaniem. W czerwcu 1989 roku na podstawie zeznania Nila aresztowano całą trójkę, która, co ciekawe, Miała jednocześnie i dużo, i niedużo do powiedzenia. No bo Chris na przykład od razu przyznał się do winy i powiedział, że tak, rzeczywiście on to zaplanował. Nil był kierowcą, Bart był sprawcą. Z kolei Bart nie chciał się do niczego przyznawać i on twierdził, że w ogóle go tam nie było i nie ma z tym nic wspólnego. Całej trójce przedstawiono ugodę w zamian za przyznanie się do winy, no i Chris oraz Nil zgodzili się na ugodę, która zakładała zresztą zrzucenie całej winy na swojego kolegę Barta, a to dlatego, że on jako jedyny nie chciał się do niczego przyznać, więc koledzy przyznali się za niego. Początkowo Bart Upchurch otrzymał najwyższy wyrok kary, czyli moi drodzy, życie za życie, ale później ten wyrok uchylono i dostał on jednak dożywocie, które jednak też w pewien sposób uchylono, bo znalazłam informację, że w 2022 roku Bart mógł się starać o zwolnienie warunkowe. Nie wiem, czy to zrobił, natomiast, natomiast no, jest to jednak inna forma dożywocia. Tak czy inaczej, Nil, czyli drugi kolega, który rzekomo robił za kierowcę, został skazany teoretycznie na 40 lat, ale wyszedł on na wolność w 2000 roku, czyli tak naprawdę spędził za kratami jakieś 10 lat. Ciekawe jest to, że według Bonnie, z tego co ona pamiętała, to bardziej Nil, czyli ten kierowca, wyglądał na napastnika, a nie Bart, ale ostatecznie nie miała pewności. Chris w teorii otrzymał dożywocie, ale wyszedł na wolność w 2007 roku i głosił swoje Wielkie nawrócenie na chrześcijaństwo. Ciekawe jest też to, że Bonnie początkowo kompletnie nie wierzyła w winę swojego syna. Uważała, że policja próbuje go wrobić, że jest to jeden wielki przypadek. Zresztą wpłaciła ona za niego kaucję i przez ten, czas, przez ten czas Chris mieszkał pod jednym dachem ze swoją matką i siostrą. I dopiero po jakimś czasie wyjawił on im prawdę i powiedział, że on to wszystko zaplanował. Początkowo Bonnie nie chciała w to wierzyć, następnie w to uwierzyła i z marszu wybaczyła swojemu synowi, nawet w trakcie procesu powiedziała, że mu wybacza, że staje po jego stronie. Kiedy Chris był za kratami, to kobieta go odwiedzała i była dla niego ogromnym wsparciem. Więc to jest bardzo ciekawy aspekt tej historii, ponieważ Bonnie przeżyła, wiedziała o tym, że jej syn zaplanował pozbycie się jej oraz jej męża, wiedziała, że to przez Chrisa nic nie żyje, ale z jakiegoś powodu znalazła w sobie tyle. Siły, miłości, niektórzy może powiedzą, że naiwności, aby wybaczyć swojemu synowi ciekawe jest też to dlaczego oszczędzono życie Angeli no bo przecież gdyby Angela również zginęła to Chris otrzymałby cały spadek dla siebie a tak to musiałby się podzielić nim z siostrą więc pojawiła się taka teoria że Angela również o wszystkim wiedziała w jaki sposób maczała w tym palce no bo przecież jakie jest prawdopodobieństwo że ominięto akurat ją i ona niczego nie słyszała i niczego nie widziała nie słyszała że ktoś wybił szybę no jakie jest prawdopodobieństwo chyba ma Małe, aczkolwiek dziewczyna przeszła test na wariografię, żaden ze skazanych nie powiedział o roli Angeli w tej sprawie, więc twierdzi się, że nie miała ona z tym nic wspólnego, chociaż są różne podejrzenia, i rzeczywiście no, można tutaj zakładać, że Angela nie jest wcale taka niewinna, jak, jak się sądzi. Podobno Chris, pytany o to, dlaczego oszczędził swoją siostrę, powiedział, że gdyby Angela obudziła się tamtej nocy, to również by, zginę by zginęła i że właściwie to było mu to obojętne, czy Angela będzie żyła, czy nie. No ale jak sami wiemy, Angela przeżyła i prawdopodobnie, gdyby ten plan się udał, to podzieliłaby się całym majątkiem ze swoim bratem. A właściwie to, biorąc pod uwagę, że Chris poszedłby siedzieć, to Angela dostałaby cały majątek dla siebie. No cóż, moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o fakty i informacje, do których udało mi się dotrzeć. Jest to naprawdę interesująca sprawa interesująca historia, która pokazuje skomplikowane relacje międzyludzkie, skomplikowane relacje rodzinne która pokazuje to, jak wyglądała dynamika całej rodziny. Co doprowadziło do, do ogromnej tragedii i czy można było jej zapobiec? Pewnie tak, chociaż z drugiej strony, patrząc na, na płytkość emocjonalną Krisa, to myślę, że należało temu zapobiegać o wiele wcześniej i tak naprawdę w tamtym momencie było już za późno. Zresztą mam też trochę takie wrażenie, że w tej całej sprawie może nie wszystko wiemy, bo wydaje się to bardzo bezwzględne, że chłopak. Chcąc dostać pieniądze po swoim ojczymie, próbuje się go pozbyć, dlatego że ten dawał mu za mało kieszonkowego. No nie brzmi to zbyt realnie, może tutaj były jeszcze jakieś wątki, jeszcze jakieś e, dodatkowe aspekty, do których po prostu nie dotarło. Jeżeli ktoś z Was słyszał o tej sprawie, zna jakieś dodatkowe fakty, informacje, które Waszym zdaniem są ważne, a które się tutaj nie pojawiły, to będę bardzo wdzięczna za podzielenie się nimi w komentarzu. Moi kochani, dziękuję za to, że jesteście, że dzięki Wam ten kanał się rozwija. Zapraszam Was do dołączenia do naszej małej gry dla osób, które dotarły do końca. Do tego momentu piszą w komentarzu. Gra w piwnicy, ponieważ bardzo często cała ta sprawa jest łączona z grami role playing, więc, więc jest to interesujące, czy rzeczywiście te gry miały wpływ na zachowanie Chrisa i jego kolegów, czy może jest to po prostu taki wątek i aspekt na podkręcenie całej historii. No cóż, raz jeszcze dziękuję, że jesteście, że dzięki Wam ten kanał może się rozwijać i do usłyszenia niedługo.